pług dzisiaj, ale wybieramy się w pole. No bo co, jeżeli rolnik sam orze i jestem tak na dobrą sprawę oczeję w wakacje i w sezonie zazwyczaj przewodnikiem, teraz jestem rolnikiem. Produkujemy tą oliwę, ale żeby ta oliwa nam wychodziła, była smaczna i była zdrowa, to oczywiście trzeba się zająć naszymi oliwkami. No i tak właśnie jesteśmy sobie w polu, zaraz będziemy rozwozić, właściwie rozsypywać takie nawozy biologiczne, bo tak na dobrą sprawę to jest nic innego, moi drodzy, jak dobrze już właściwie przetworzony, przetrawiony, bym powiedziała, humus. Dla mnie w taniemniczonych, no troszeczkę pomieszanego gnoju właściwie z ziemią, które już się tam właściwie jakoś utworzył, powstają mikroorganizmy i tak dalej, i tak dalej. Ale nie będę Wam teraz głowy zawracała, chodzi o to, że troszeczkę, skoro już jestem w tym polu, to troszeczkę Wam o tych oliwkach popowiadam. Już jesteśmy po zbiorach, bo zbiory oliwki w Grecji to jest, zaczynają się końcem listopada. My już jesteśmy po zbiorach, teraz zajmujemy się tą oliwką, żeby ta oliwka się odrodziła, czyli ją nawozimy, ewentualnie później, a niektórzy jeszcze, jak widzicie, tam mają pozostałości do sprzątania. To są ucięte gałązki. Dlaczego ucięte gałązki? Oczywiście obcina się gałązki, prawda? Dlaczego obcina się takie gałązki, na których znajduje się najwięcej, bym powiedziała, oliwek? Dlaczego? Dlatego, że one w przyszłym roku nie będą już tak wydajne. To raz, a dwa, nie zostawiamy, żeby one doszły do siebie, bo wiecie, zbieranie oliwki jest takie specyficzne. Ta oliwka będzie otrzepywana, więc ona na pewno dozna jakiegoś urazu, więc trzeba będzie się pozbyć tych gałązek. Tu możecie zobaczyć, jak chcecie zobaczyć, to zobaczcie, o tutaj jest na przykład przycięta jedna, druga gałązka, prawda? To też swoją drogą ma to do siebie, żeby ta oliwka nie rozrastała się, nie robiła się taka ogromna. Ona ma być konkretna, jak zobaczycie tam w dal, prawda? To ta oliwka jest w miarę mniej więcej, ma ten sam kształt, jakbyś się odwrócił troszeczkę w tył zerknie. Wszystko jest dokładnie w rządkach, te gaje oliwne i mniej więcej tego samego rozmiaru. Każda oliwka ma maksymalnie 3 metry. Szerokości powinna mieć, nie powinna mieć więcej, dlatego że już jak gdyby wchodzi na pole, na wiesz, przestrzeń życiową innego właściwie drzewa, to chodzi o to, żeby wszystkie miały razem tą symbiozę, prawda? No i wracając do tych naszych drzewek i tych gałązek, te gałązki są zazwyczaj usuwane w zależności, no dawniej się niestety paliło te gałązki, prawda? No i kto nie może i nie ma na przykład maszyny, no to się pali te gałązki. Oczywiście te większe, takie już jakby konary, to się używa do kominka, więc wiecie, mam tyle drzewa, tak na dobrą sprawę nie wiem, co z tym robić, nie? W każdym razie zawsze mogę zaprosić chętnie do pomocy przy oliwkach, chętnie zapłacę albo, wiecie, w drzewie, albo w oliwie, nie? Ale to już tak na marginesie, a wracając do tej naszej oliwki, prawda jest taka, że no, trzeba się nią trochę zająć, żeby ona doszła do siebie. No i później w dalszej części już pokażemy Wam, jak się te nasze te używa. Tych, jak się rozsypuje, ile to jest kilogramów. No bo tak średnio na jedno drzewo takiego humusu potrzeba jest około 5 kg. A że my jesteśmy małymi producentami, gdzieś to już wspominałam, mamy niewielką produkcję, bo mamy 600 drzewek, to nie jest jakaś ogromna produkcja. No przede wszystkim na te 600 drzewek to tak gdzieś ze 3-4 tony tego humusu nam będzie potrzeba. Tak 5 kg na jedno drzewo. My tak na dobrą sprawę w tej chwili będziemy użyźniać podłoże, żeby ta oliwka miała jak się zabrać za właściwie produkcję tej oliwy. Żeby było więcej tych oliwek, żeby te oliwki dawały konkretny procent oliwy. No ale dobra, po kolei. Teraz tak może na dobrą sprawę zobaczycie, no bo wszystko. Jeżeli jesteś małym producentem, tak jak my, bo 600 drzewek to nie szał, prawda? Bo jeżeli jesteś już większym producentem, to zazwyczaj wszystko odbywa się na zasadzie kombajnów. No ale no money no honey, jak to się mówi, prawda? Więc na razie wszystko ręcznie. Na szczęście pomagają nam Larysa i Artur i będziemy jechać z tym koksem. Czyli co? Ładujemy jednym słowem nasz nic innego jak humo. A wygląda to tak, no proste. Słuchajcie, jak nie ma, o już widzę, że mężu się tutaj przygotował. Mamy każde drzewo, tak na dobrą sprawę, powinno mieć około 5 kg takiego humu, co będziemy tym podsypywać, prawda? No a że to wiemy, że mamy 4 kg, no to setrze pomyć z następnym jedynką i jedziemy z tym koksem. A co, Larysa, idziemy? Tak. A co? Tak jest jakiś silnik? Ela.
żeby się nie zgubić. Tak a propos, każdy łapie swój rządek i pójdziemy w tą stronę, bo się można łatwo zgubić. No to bierz od tamtego. Tak, na dobrą sprawę mówią tutaj, że wszystko powinno się znajdować w cieniu drzewa, prawda? A że te chmura będę rozsypywała dookoła, prawda? No to to się musi konkretnie gdzieś około 1,5 do 2 metrów koło zataczam taki krąg. No i co? I później to jeszcze zostawiamy własnemu życiu, czyli trochę deszczu, trochę błotka i to się powinno rozprzestrzenić po całym właśnie polu. Tak to wygląda. Pojedziemy z tym koksem, bo mamy do zrobienia naprawdę 150 drzewek. Bye! To jest oliwka, którą to często pytacie, no to tak jak Wam chciałabym pokazać, to jest oliwka koronejka, prawda? Dlatego, że z koronejki robi się oliwę, a oliwka jadalna jest oliwka tak zwana kalamon. I taka jest różnica. To jest inny rodzaj. Oczywiście na Peloponezie jest oliwka koronejka, bo na wyspach są różne inne odmiany, we Włoszech są inne odmiany, generalnie rzecz biorąc w Hiszpanii inne odmiany, także tak na dobrą sprawę tutaj na Peloponezie króluje ta koronejka, prawda? No i oczywiście jak rozróżniamy, że to jest akurat na oliwę, a to jest jadalna? No przede wszystkim drzewo, gdzieś znajdę, zaraz wam poszukam jeszcze oliwkę jadalną, oliwka jadalna, czyli ta kalamon ma zdecydowanie inne liście, bo zerknijcie sobie tutaj, ja nie będę urywała tej gałązki, ale to są takie bardziej, bym powiedziała, drobniejsze listki. Oliwka kalamon, czyli ta jadalna, ma takie grube, bym powiedziała, listki i to widać, że to jest inne drzewo, inna odmiana. A propos, znaleźliśmy tutaj oliwkę jadalną, czyli oliwkę kalamon. Widzicie, te liście są zdecydowanie większe i te drzewko ma takie jakby bardziej ciemniejsze liście i tak bardziej zagęszczone, prawda? Na 1 litr oliwy potrzebujemy około 7 kg oliwek. Przy okazji chciałam jeszcze Wam powiedzieć troszeczkę o kwiacie opuncji, czyli o kaktuskach, prawda? Te kaktusy. A propos, pytał mnie Artur, a co to jest, jak to się właściwie, że bardzo tutaj często rosną, prawda? No oczywiście, zwłaszcza przy oliwkach, jakbyście się gdzieś rozejrzeli w koło tego pola, tutaj wszędzie dookoła właśnie są kaktusy. To jest opuncja i tutaj właśnie ona pięknie kwitnie, moi kochani, pięknymi właściwie za chwilę zacznie kwitnąć, powolutku zakwitną kwiaty, które później się przeradzają w owoce. I tak zwany kwiat opuncji, owoc, jest roślinką jak najbardziej jadalną. I jak będziemy mieli gdzieś możliwość, tak gdzieś Wam jeszcze dowrzucimy, jak wygląda ten kwiat opuncji, bo gdzieś niedawno widzieliśmy. Tylko teraz tak, pamiętajmy, że gdziekolwiek spotkacie takiego kaktuska i taką oto właśnie roślinkę, taki owoc, to nie rzucajcie się na to, błagam. Znaczy, może to być po prostu bardzo niesympatyczne spotkanie pierwszego stopnia z kolcami. Wygląda to tak, moi drodzy, że ja kiedyś, przyznam szczerze, że kiedyś opowiadałam komuś i potknęłam się sama. Uwierzcie mi, ja te kolce, po prostu wpadłam tam do środka, ja te kolce miałam wszędzie. Tak na dobrą sprawę, jak to Greczynki tutaj opowiadają, kwiaty opuncji, bo te właśnie owoce opuncji, to oni jedzą. Czy jedzą to jako owoc, czy jako lody, czy jako przetwory, oni to bardzo lubią. To ma smak taki sympatyczny, powiedziałabym, Jezu, dobrze... bym powiedziała dobrze dojrzałej go kiwi, taki słodki. No, jak kiedyś będziecie mieli możliwość, to kupcie, ale sobie na targu, takie, że już było gotowe, prawda? Czy już obrane z tych igiełek. Dlaczego? Dlatego, że jak Greczynki opowiadają, ten owoc zbiera się o 5 rano takim specjalną tyczką na końcu z końcówką, która de facto ma coś takiego, jak właściwie bym powiedziała nożyk, łapaczkę, żeby zrzucić ten owoc, czyli on już spadając, po pierwsze otrzepuje trochę te swoje igły, później się podnosi ten owoc, prawda, i wrzuca się go oczywiście w rękawiczkach, wrzuca się go do wody i płucze się go kilkakrotnie, żeby te właśnie igiełki wyszły. No i później oczywiście w rękawiczkach się go obiera. Taka jest właśnie cała procedura zbierania tego kwiatu opuncji, więc ja już Wam proponuję, kupcie sobie gotowe, dobra? A w każdym razie, jak będziecie widzieli to gdzieś po drodze, to już na pewno będziecie wiedzieli, że to jest nic innego jak opuncja i to jest jadalne. Udało się złapać owoce opuncji, bo już raz są to, są te czerwone.
coś, kuleczki, o którym mówiła Kasia.